czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewa, u mnie pełnia lata. Gdy to usłyszysz... Witku, dzisiaj musieliście bardzo wcześnie wstać, żeby dojść na Jasną Górę. Powiedz, o której zaplanowaliście wyjście z Olsztyna? Dzisiaj wychodziliśmy jako Grupa Świętej Barbary, wychodziliśmy o godzinie 3.30 i planowane wejście na Jasną Górę jest 9.30, a msza jest planowana na 10.30. Czy wszystko podczas waszej drogi tutaj przebiegało w Grupie Świętej Barbary pomyślnie? Moim zdaniem tak, było wszystko sprawnie zorganizowane, także myślę, że jest bardzo dobrze. W czasie drogi nie mieliście żadnych problemów? Z ruchem i z grupą nie mieliśmy żadnych problemów. Myślałby kto, że rodem z Manhattanu, czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Herbata czarna myśli rozjaśnia, a list twój sam się czyta, że można go śpiewać za oknem mruczą bluesa. To pole skrótnicze. I jeszcze strażak wszedł na solo, ten z mariackiej wieży. Jego trąbka jak księżyc biegnie nad toporą, nigdzie się jej nie spieszy. Już piąta. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz. Już piąta. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz. Jak tam, siostro Elu, wyspaliśmy się? Bardzo. Bardzo? Tak. O trzeciej godzinie, jak można bardzo się wyspać? Śpi się raz koło razu. Ela potrafi. Gdy nie widać żadnej z dróg, światło prawdą się zapala, w blasku prawdy życia cud. Twoje życie z miłosierdziem i na dobre, i na złe, w Eucharystii i modlitwie czeka Chrystus szczerze. Bogaty w miłosierdzie, najmożniejszy Chrystus Pan. Jest.
Jezu, zawsze ufam Tobie, Twoja łaska z Twoich ran. Ojcem jesteś dla każdego, synem, córką każdy z nas. Przewodniczką zaś Faustyna, święta pośredniczka łask. Blisko dzień i noc. Jesteś dzieckiem jej najmilszym, chociaż złocie kąsa wciąż. Z oceanu miłosierdzia słychać te miłości hymn. Słowo ciałem tak się staje, tak przychodzi. Bogaty w miłosierdzie, najmożniejszy Chrystus Pan. Jezu, zawsze ufam Tobie, Twoja łaska z Twoich ran. Ojcem jesteś dla każdego, synem, córką każdy z nas. Przewodniczką zaś Faustyna, święta pośredniczka łask. Dwa promienie prosto z serca obejmują cały świat. W miłosierdziu zanurzony miłość Boża wiecznie trwa. Wiara, miłość i nadzieja, to człowieczy zwykły los, to na co dzień Ewangelia, to serdeczny serca głos. Bóg bogaty w miłosierdzie, najmożniejszy Chrystus Pan. Jezu, zawsze ufam Tobie, Twoja łaska z Twoich ran. Ojcem jesteś dla każdego, synem, córką każdy z nas. Przewodniczką zaś Faustyna, święta pośredniczka łask. Bóg bogaty w miłosierdzie, najmożniejszy Chrystus Pan. Jezu, zawsze ufam Tobie, łaska z Twoich ran. Ojcem jesteś dla każdego, synem, córką każdy z nas. Jezu, zawsze ufam Tobie, Twoja łaska z Twoich ran. Gdybyś nade mną nie czuwał, oh.
Boże, w każdej mej chwili, w każdym momencie, wśród wycia kuku fal, płynę spokojnie z ufnością i patrzę jak dziecko bez lęku. Pielgrzymujesz już w pielgrzymce stalowowolskiej po raz? Piąty. I posługujesz grupie muzycznej. Tak. Na czym polega ta wasza posługa? Nasza posługa polega na śpiewaniu, w sumie śpiewaniu, zabawianiu całej grupy. No wtedy lepiej się idzie. A co daje ci pielgrzymka? Takie poczucie radości co roku. Zawsze jest to taki wyczekiwany czas na wakacjach i jakoś trudno mi sobie wyobrazić wakacje bez tego pielgrzymowania. Taki powrót do takiej wspólnej rodziny, mimo że tych ludzi się w sumie za bardzo nie zna, to czuć taką więź i zawsze można liczyć na pomoc. Thank you.
mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd, bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast, a w nim ten, co przyszłość zna. Dobrze wiem, ja jednak wciąż.
Proszę księdza, czym jest Jasna Góra dla pielgrzymów? Jasna Góra to serce naszego narodu. Tutaj jest nasza matka, do której przychodzimy z naszymi prośbami, podziękowaniami. Tu czujemy się dobrze przy matce. Jest jak każda matka, jak serce wszystkich matek, jest zawsze gotowa, współczująca cierpiącym. Jest wybrana, ma wszystko widzące oczy i oblicze pełne wyrozumiałości. Jej dłonie wyciągają się do wszystkich upadłych. Kiedy jesteś smutny, jej oczy tracą blask. Wszystkich matek, ona jest przeczysta.
Najświętsza z wszystkich matek. Już szczęśliwie dotarliśmy na Jasną Górę. Dlaczego i czym dla sióstr jest pielgrzymowanie, czym jest dla was Jasna Góra? Serce narodu, serce polskiego kościoła. Trudno o tym mówić w takim momencie. Tu jest Jezus, Jego Matka. Tu jest cała nasza historia, nasze dzieje. Tutaj jest też duch Jana Pawła, więc i każdego Polaka, więc myślę, że tym bardziej też nasz. Zbyt wielkie wzruszenie, zbyt wiele tak świeżo zaraz po, żeby więcej. Ale najważniejsze chyba miejsce dla Polaków, gdzie bije serce narodu. No, dla mnie Jasna Góra to ja zawsze się kojarzę tak jak z domem rodzinnym, własnej mamy. Zawsze mam takie wrażenie, że za każdym razem, kiedy przyszłam, to przyszłam do domu swojej matki, w którym mogę wszystko powiedzieć, zawierzyć dalsze życie. No po prostu ją kocham. Który raz siostra pielgrzymuje? No, w tym roku już 25 raz. Który raz jest już pan na pielgrzymce? 6. A co panu daje takie pielgrzymowanie? Idę podziękować pani Przenajświętszej za ratowanie życia mi po prostu, że bo jestem inwalidą właśnie ze własnej, jakby to powiedzieć, niby przemysłowej woli, straciłem po prostu nogi i dzięki temu po prostu nie ma pani Przenajświętszej. Mam to życie po prostu i to życie za to przychodzę i dziękuję pani Przenajświętszej. Ciężko jest po prostu, ale jeżeli macie wiarę, po prostu idzie z tą wiarą swoją, którą idzie do pani Przenajświętszej, jest po prostu warto się trudzić i pani Przenajświętsza na pewno to zrozumie. To ciężko. A tutaj w Częstochowie jak pan się czuje już po dotarciu? Już po dotarciu jestem zaraz, właściwie to jestem jak w domu, bo to już jestem 6 raz, już u pani Przenajświętszej, także Częstochowa to już właściwie jest dla mnie, jak do matki przychodzę do Przenajświętszej, także czuję się w porządku. A który raz już siostra pielgrzymuje? 7, ale z przerwą. Byłam 6 razy, potem miałam 19 lat przerwy i po 19 latach po raz pierwszy, także taka pierwsza jakby. Czy jest ciężko znów zacząć pielgrzymować? No, w tym wieku to już trochę ciężko. Dobrze, dało się. Najważniejsze wejście, jak powiedział ksiądz przewodnik, nieważny przodek, nieważny środek, ważne wejście. Jak siostra się czuje tu na Jasnej Górze? Bardzo dobrze, jak u matki. Pielgrzymowaliście państwo z grupą świętego Floriana. Tak, błogosławionej Jolanty. Tak. Skąd jesteście? My jesteśmy z Pysznicy, pochodzimy i byliśmy na pielgrzymce całą rodziną. Była z nami jeszcze córka, Ola, syn i najmłodszy uczestnik naszej pielgrzymki, który miał 6 lat, Juluś. Jak wam minęły te dni pielgrzymowania? No, dobrze. No dni pielgrzymowania, no tak jak na pielgrzymce. Raz były trochę cięższe, raz były trochę lżejsze, ale ogólnie minęły bardzo dobrze. Czy to pierwszy raz, kiedy wybraliście się całą rodziną? Tak, całą rodziną to jest pierwszy raz, natomiast moja pielgrzymka jest to 5. pielgrzymka. A jak się czujecie tutaj na Jasnej Górze? Wspaniale, u naszej Pani czujemy się wspaniale. Właśnie jeszcze teraz na koniec chcieliśmy się pomodlić w takim skupieniu i naprawdę myślimy, że byłam w tamtym roku na pielgrzymce i ta pielgrzymka naprawdę przyniosła duże owoce i postanowiłam jeszcze raz pójść i zachęcić moją całą rodzinę do udziału w tej pielgrzymce. Czy Panu też się podobało? Tak, po co? Księże biskupie, dlaczego to jest tak ważne, by Polacy pielgrzymowali na Jasną Górę i czym powinna być Jasna Góra dla nas Polaków? No przede wszystkim Jasna Góra to jest duchowa stolica Polski. Następnie Jasna Góra to jest Góra Zwycięstwa. Tutaj właśnie odnieśliśmy zwycięstwo przez przyczynę Matki Najświętszej. Obroniliśmy właśnie wiarę naszą przed tymi zakusami wszystkich sił totalitarnych, wrogich. To też jest zasługa Matki Najświętszej i na te czasy, jakie są i jakie idą jeszcze, nam ta pomoc tej zwycięskiej Królowej Polski zawsze jest potrzebna. Jesteśmy jej wdzięczni z tej wdzięczności za to, że się nami tak opiekuje, że tak nas bardzo kocha i że pomaga nam w tych trudnych sprawach
chcemy jej podziękować i idziemy chętnie, z radością, z entuzjazmem. No i ta atmosfera, która jest na pielgrzymce, udziela się potem tym wszystkim pielgrzymom i oni przenoszą to doświadczenie do swoich parafii. I ta żywa, ta parafia wtedy staje się bardziej żywa przez to, że ma we wspólnocie parafii są pielgrzymi jasnogórscy. W tym roku mamy 31. już pielgrzymkę na Jasną Górę i około 2000 osób wędrowało. W tych czterech kolumnach to jest tak Sandomierz, Stalowa Wola, Ostrowiec i Janów Lubelski. A jak ksiądz osobiście czuje się tutaj na Jasnej Górze? No jak, tak jak w domu mamy. Najmilej, najcieplej, najprzyjemniej, najserdeczniej, najbezpieczniej. Dlatego też idziemy tutaj, żeby od Matki Najświętszej zaczerpnąć tej otuchy nadziei, która nam jest bardzo potrzebna. Ona jest przeczysta. Ona jest przeczysta. Najpiękniejsza z wszystkich matek. W imieniu Katolickiej Telewizji Serbinów chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim pielgrzymom, dzięki którym mogły powstawać nasze codzienne relacje z pielgrzymkowej trasy. Do zobaczenia za rok.